Nie żyje aktorka świata według kiepskich. Kolejne smutne wieści dla fanów serialu. Świat według kiepskich to sitcom, który podbił serca Polaków. Przez ponad dwie dekady regularnie pojawiał się na antenie. Niestety obsada w tym czasie pożegnała wielu aktorów. Po śmierci Dariusza Gnatowskiego i Ryszarda Kotysa kontynuacja historii jest niemal niemożliwa. Teraz przyszła wiadomość o tym, że odeszła kolejna gwiazda związana z tą produkcją. Czy to już klątwa? Świat według kiepskich, kto z serialu nie żyje? Sitcom na antenie Polsatu pierwszy raz pojawił się w 1999 roku. Od tamtej pory był emitowany przez 23 lata i cieszył się ogromną popularnością. Niestety przez ponad dwie dekady zmarło wielu kluczowych aktorów. Odeszli m.in. Krystyna Feldman wcielającą się w słynną Babkę Kiepską, Bohdan Smoleń, który grał listonosza Edka, Ryszard Kotys, czyli niezapomniany Marian Paździoch, a także Dariusz Gnatowski, który grał Arnolda Boczka. W 2022 roku zdecydowano się definitywnie zakończyć pracę nad nowymi odcinkami serialu. Przez ponad dwie dekady doczekał się on 589 epizodów. Liczba osób, które pojawiły się na planie serialu i nie ma ich już wśród nas, jest znacznie dłuższa. Czy to już klątwa? Klątwa na planie świata według kiepskich? Już kilka lat temu zaczęły krążyć wśród fanów pogłoski na temat rzekomej klątwy rzuconej na serial. Regularnie bowiem pojawiały się doniesienia o kolejnych zmarłych aktorach lub pracownikach, którzy pojawiali się na planie sitcomu. Istnieje długa lista nazwisk zmarłych gwiazd, które zagrały w serialu. Oprócz tych wcześniej wymienionych są wśród nich także Witold Pyrkosz, Zofia Czerwińska, Piotr Machalica czy Krzysztof Kiersznowski. Jak do tej pory było to 76 nazwisk. Niestety dołączyło do nich kolejne. Właśnie poinformowano o śmierci aktorki. Świat według kiepskich kadr Polsat. Ewa Wyszomirska nie żyje. O śmierci aktorki Ewy Wyszomirskiej poinformował Teatr Jana Kochanowskiego w Opolu. Odeszła Ewa Wyszomirska, wybitna aktorka, lalkarka od dziecka związana z teatrem. Od 1968 roku na stałe związała się z Opolem, była aktorką Opolskiego Teatru Lalki i aktora, a w latach 1989-2019 aktorką teatru Jana Kochanowskiego. Podczas 26. Opolskich Konfrontacji Teatralnych otrzymała ważne wyróżnienie za rolę Janiny Węgorzewskiej w Matce Witkacego, jedną z najbardziej przejmujących ról w swej karierze. Wyrażamy głębokie kondolencje rodzinie, przyjaciołom i bliskim. Jej talent aktorski rozświetlał scenę i pozostawił niezatarte ślady w naszych sercach, napisano na Facebooku. Ewa Wyszomirska urodziła się w 1943 roku. Była córką aktora i już jako dziecko stawiała pierwsze kroki w teatrze. Zawód okazał się wielką pasją. Wspaniale czuła się nie tylko sama występując przed publicznością, ale była też świetną lalkarką. Gwiazda otrzymała medal za zasługi dla województwa opolskiego. Miała 80 lat. Poza występami w teatrze często pojawiała się również na małym ekranie.
Najpopularniejszymi serialami, w jakich wystąpiła, był właśnie Świat według kiepskich, Fala zbrodni, Pierwsza miłość czy 13 posterunek. Ewa Wyszomirska zagrała w 30. odcinku pierwszego sezonu serialu. Zatytułowany był Kiepska bajka o złotym jajku.